wciąż czterolatka. Leonek wciąż wędruje razem ze mną przez te straszliwe azjatyckie przestrzenie. Ale co ty, dziewczyna, możesz wiedzieć o macierzyństwie, o cudem ocalonym dziecku? Jesteś samotnica, sercem jak kamień. Celny strzał. Prosto z pani dobrego serca. Jaka szczęśliwa jesteś, że możesz płakać, że masz jeszcze łzy. No ile ty śmierci w życiu widziałeś, co? Kilka. Na łóżku w szpitalu to luksus. Albo jakieś przypadkowe tam morderstwo na ulicy. No, a ja widziałam doliny martwych ciał, góry zwłok, całe lasy zamarzniętych trupów. I w takim krajobrazie mój mały czteroletni Leonek z szeroko otwartym. Ty tam teraz chlipiesz, bo ci dotknąłem jakimś słowem. Zastanów się, czego płaczesz. Jesteś bezpieczna. Zarabiasz dobrze. I siedzisz sobie w tej willi, jak u Pana Boga za piecem. Zapomniała Pani tylko o jednym. Nikt tu nie wytrzyma dłużej niż pół godziny. Zapomniała Pani, co się działo ostatnio, kiedy odeszłam, a Pan Leon nie mógł znaleźć nikogo na moje miejsce. Co Pani wyprawiała, żebym wróciła? Bo ty jesteś dla mnie stworzona, Róża. Moja dla ciebie, opatrz. Tak jak lewa ręka stworzona jest do prawej. Ja się naprawdę bardzo do ciebie przywiązałam, Róża. Dziękuję za wielką łaskę. Słuchaj, Różyczko. Znowu pani czegoś chce. Przecież już nie chcę, tylko proszę i wiesz czego. Oj, Marucie. Spróbujmy jeszcze raz. No naprawdę ostatni. A może coś poczuję? Mam pani powtarzać, że nikt tu nie przyjdzie. Jest spokój. Ha! Tutaj nigdy nie będzie spokoju. Ten nasz kawał przeklętej ziemi to jak strzęp szarpany przez wielkie bestie. Urodziła się w krótkiej przerwie, Róża, i bestie śpią. Ale one się obudzą. One się zawsze budzą. Świat zmądrzał, nikt nie chce ginąć. Świat zmądrzał, powiadasz? Ale ludzie zgłupieli. No, idę do łóżka. Jestem silna. Jestem silna. No powiesz, że jestem bardzo silna, Róża. Tak, tak, jest pani bardzo silna. I zawsze byłam. Ja się czołgałam całymi godzinami. Leonka sobie sadzałam na plecach i hajda naprzód. A kiedyś go zgubiłam w śniegu. Trzeba się dźwigać. Trzeba walczyć zawsze aż do końca. Przecież to męka tak wszystko pamiętać. Przecież z tym można skończyć w jednej chwili. Przecież ja pani zawsze zostawiam całą fiolkę pod ręką. O!
Już po wszystkim. O nie. To są tylko słowa, w dodatku głupie. Ty chyba sama nie wiesz, co mówisz i do kogo. Ja muszę żyć dla Leona, to jest moja misja. Nigdy już nie podsuwaj mi takiej szatańskiej myśli. Wasze pokolenie w ogóle nie umie żyć. Jak fiolka pod ręką, to i koniec. A ja nie. O nie. Ja tu sobie leżę, patrzę w sufit, a widzę niebo. Boże, jakie ono jest piękne. A na tym niebie... Wiem, chmury i ptaki. Skończ już tą głupią ironię, że naprawdę nie można tak do mnie ciągle mówić. To niech mnie pani wyrzuci. Proszę bardzo. No niech pani powie, Róża, wynoś się, a ja sobie pójdę. No. Dlaczego pani nie mówi? A ja wiem dlaczego. Bo mogłabym odejść. Przecież pani jest jak naruśl. Pani bez mnie nie mogłaby istnieć. Jest pani pasożytem. Nie dość, że pani ocalała, gdy inni ginęli, to jeszcze się pani wywyższa, żąda szacunku, opieki, serca. Co za zasługa ocaleć? Niech pani sobie zapamięta, że nic się nikomu nie należy, nic. To nie pani wybrała swój los, to życie takie. I żadna zasługa, żeby mi tu teraz moje życie zatruwać. Taka jest prawda. To co? Powie mi pani teraz, Róża, wynoś się? Nie. Róża, nie możesz odejść teraz, nie możesz mnie zostawić. Widzisz, Leon jest wielkim artystą. Nie ma czasu, żeby się mną zająć. Ty o tym wiesz. Tak, jest wielkim artystą i bardzo bogatym. I stać go na to, żeby umieścić panią pod dobrą opieką w jakimś pensjonacie, nawet w Szwajcarii. Nie. Nie chcę do Szwajcarii. Co mnie obchodzi, że on jest wielkim artystą? Nikt mnie tu nie szanuje. Dziecko. Bądź cierpliwa. Róża, ja ci obiecuję, przysięgam, że wkrótce umrę, ale teraz mnie nie zostawiaj. Powiedz, że nie zostawisz. No i wszystko rozmazam. Rzęsy do niczego. Słuchaj, ja znowu dzwonek słyszałam. To tylko dzieciaki na rowerach. 100 razy dziennie pani to powtarza. Na pewno? No, no to dobrze. To dobrze. To ja teraz poprawię sobie trochę te rzęsy. O, rzeczywiście. No, zawsze trochę lepiej. A mam tu lakier? Daj. Nie, nie, no to kolor przypomina krew, daj różowy. O, tak, ten, dziękuję. Tylko jeden się tu odłupił. Może jeszcze dodam troszkę różu na policzki. No, to powiedz teraz, jak wyglądam. Dobrze. No. Dobrze. Jak bóstwo.